Znajdź asymptoty i naszkicuj hiperbolę. X minus 1 do kwadratu przez 9 minus y plus 1 do kwadratu przez 16 równa się 1. Więc to jest hiperbola, w której zamiast x i y są zmienne przesunięte, czyli x minus 1 i y plus 1. Teraz tak jak w przypadku pozostałych krzywych stożkowych, czy też w ogóle w przypadku dowolnej krzywej, to jest krzywa tego rodzaju, czyli kształt tej krzywej jest taki sam jak tej krzywej, tylko wszystko jest przesunięte, prawda? Przesunięte jest o 1 w prawo i o minus 1 w górę, czyli o 1 w dół. Prawda? Czyli to jest generalna zasada dla dowolnej krzywej. Jeżeli w miejsce x i y w jakimś równaniu podstawimy x minus 1, czy też x minus 2 i y minus 5, prawda? To cały obrazek się przesuwa o 1 w prawo i o 1 w dół tutaj. No może napiszmy to. Więc ta hiperbola jest hiperbolą. Hiperbolą, no właśnie tą przesuniętą o 1 w prawo i 1 w dół. Czyli, żeby ją narysować, to można się zająć tą hiperbolą, a następnie cały rysunek przesunąć o 1 w prawo i 1 w dół. Lub można też robić wszystkie te operacje, które wykonujemy na tej hiperboli, możemy wykonywać bezpośrednio na tej. Jest to troszkę bardziej skomplikowane, jak za chwilę zobaczymy, ale też prowadzi do celu. Ja może będę robił te dwie rzeczy równolegle, żeby was przekonać, że to jest rzeczywiście, tak jak powiedziałem, można to robić na dwa sposoby i każdy może wybrać ten, który mu bardziej odpowiada. Czyli mam x kwadrat przez 9 minus y kwadrat przez 16 równy 1 i tu podzielę sobie na pół, a tutaj będę ciągnął w tej postaci x minus 1 do kwadratu przez 9 minus y plus 1 do kwadratu przez 16 równe 1. Więc przypomnę, rysowanie hiperboli to po pierwsze trzeba zidentyfikować asymptoty. Na te asymptoty dzielą nam płaszczyznę na cztery części i hiperbola znajduje się zawsze w prawej i lewej lub w górze, w górnej i dolnej. No i to zależy od równania tej hiperboli. Proponuję, żeby tutaj proponował zawsze ten sam sposób, aby rozwiązać to równanie ze względu na y i wtedy widać już zarówno asymptoty, jak i to, czy hiperbola leży w której części tej płaszczyzny. Czyli rozwiązujemy to równanie ze względu na y, czyli co? Najpierw odejmujemy od obu stron x kwadrat przez 9, czyli mamy tak minus y kwadrat przez 16 równa się 1 minus x kwadrat przez 9. Mnożę przez minus 1, a może od razu przez minus 1, czyli y kwadrat przez 16 równa się x kwadrat przez 9 minus 1. I to jeszcze zapiszę jako 1 dziewiąta x kwadrat minus 9. I teraz to mnożę przez 16. I mam y kwadrat równa się 16 dziewiątych razy x kwadrat minus 9. I teraz te same operacje wykonuję tu. Może już wykonam je zbiorczo, prawda? Do czego to nas doprowadzi? Czyli najpierw to przerzucam na prawo, potem mnożę przez minus 1, może na tym etapie. Czyli będę miał y plus 1 do kwadratu przez 16 równa się 1 dziewiąta x minus 1 do kwadratu minus 9, czyli y plus 1 do kwadratu równa się 16 dziewiątych razy x minus 1 do kwadratu minus 9. No i teraz widzę, że x kwadrat równe 9 i y równe 0. Ten punkty o takich współrzędnych spełniają to równanie, czyli punkty
3, 0 i minus 3, 0 leżą na hiperboli. No i teraz już wiem, że to jest hiperbola, która leży w prawej i w lewej części tych częściach wyznaczonych przez asymptoty. Teraz jak znajduję asymptoty? No to piszę tak, y równa się plus minus, no pierwiastek z 16 dziewiątych, czyli 4 trzecie, pierwiastek z x kwadrat minus 9. No i teraz myślę o tym, żeby znaleźć równanie asymptot, to myślę o tym, co się dzieje, jeżeli x jest bardzo duże. Bardzo duże albo bardzo małe, bliskie, czyli duże co do wartości bezwzględnej. Prawda? Wiemy już, że ta elipsa jest symetryczna, czyli moduł x, myślę o tym, że jest bardzo duże. No i to się oznacza przez w takim matematycznym języku. Moduł x dąży do plus nieskończoności. Więc jeżeli ten moduł x jest x, to x kwadrat, czyli x kwadrat jest bardzo duże w porównaniu z dziewiątką, prawda? Czyli wtedy ten pierwiastek z x kwadrat minus 9 to w zasadzie niewiele bardzo się różni od pierwiastka z x kwadrat, czyli od moduł x. Czyli ten mój wykres się bardzo zbliża, ten y, do wykresu funkcji y równa się plus minus do 2 na 4 trzecie moduł x. No to jest to samo, jak się tak przyjrzeć dokładnie, to są, mamy, że tutaj mamy, czyli asymptoty, y równe 4 trzecie x i y równe minus 4 trzecie x. To są nasze asymptoty. No i ten wykres będzie pomiędzy tymi, prawda? To jest troszeczkę mniej, mimo że to jest prawie tyle samo, no to jednak zawsze pierwiastek z x kwadrat minus 9 jest troszeczkę mniejszy od x, od moduł x. Dobrze, no to popatrzmy teraz, jak to się przekłada tutaj. No więc tutaj widzimy, że punkty na tym etapie, jeżeli x minus 1 do kwadratu równe 9, to y plus 1 równe 0, prawda? Takie punkty należą do hiperboli, czyli co? Czyli x minus 1 równe 3, y równe minus 1 lub x minus 1 równe minus 3 i y równe minus 1. Czyli to nam daje następujące dwa punkty. 4 minus 1 i minus 2 minus 1. Te punkty leżą na hiperboli. No i teraz podobnie jak tutaj, czyli y plus 1 równa się plus minus 4 trzecie pierwiastek z x minus 1 do kwadratu minus 9. No i argumentując tak jak tutaj, asymptoty, znowuż myślę o tym, co się dzieje, jak x jest bardzo duży. I asymptoty mam y plus 1 równa się plus minus 4 trzecie x minus 1. Dobrze, no i teraz już może wiemy wszystko, co nam potrzeba do rysunku, więc może ja tę żółtą będę rysował na niebiesko. Więc tak, mam te asymptoty 4 trzecie x, czyli 3 4 minus 3, minus 4, tu 3, 4, te punkty sobie oznaczę i może narysuję przerwaną linię, prawda? Mamy te, to są asymptoty tej hiperboli żółtej, czyli tej w położeniu takim standardowym, czyli w środku. Środek pokrywa się ze środkiem układów współrzędnych. I co? I punkty 3 i minus 3, 0. Czyli ta hiperbola przechodzi przez te, to znaczy dwa punkty.
No i jakoś tam się zbliża do tych asymptot, dokładnie. No te dwie części są tutaj symetryczne. Dobrze, i teraz cały ten rysunek muszę przesunąć o jeden w prawo i jeden w dół, czyli nowe osie będą tutaj, jeden w prawo i jeden w dół. Czyli może to. To są osie jakby nowego układu współrzędnych, czy też osie symetrii tej nowej hiperboli. Asymptoty, no to będzie równoległa, prawda? Asymptoty, czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Tu będzie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Czyli to są te nowe asymptoty, to będzie prosta, która jest równoległa do tych starych asymptot, tylko przesunięta. Czyli to jest prosta y równa się 4 trzecie x minus 1 minus 1. No i druga też jest przesunięta. To będzie tutaj tak. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. No prawie tutaj trudno to się. Raz, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Ona będzie troszeczkę ponad tą. Tak. I teraz tutaj mamy te punkty tu. No i to będzie. No i to jest wykres tej hiperboli. Czyli właśnie najprostszy sposób to jest jednak chyba pracować w tych współrzędnych nieprzesuniętych, czyli czy też rysować tę hiperbolę ośrodków w punkcie 0, 0, a następnie cały rysunek przesunąć do nowego środka, prawda, który jest wyznaczony przez te współrzędne przesunięcia środka, czyli jeden w prawo i jeden w dół.